Lost Butterfly jest drugim z trzech filmów adaptujących ścieżkę Heaven's Feel i tym samym kontynuacją wydarzeń z poprzedniej ekranizacji. Podobnie jak w innych odsłonach Fate, śledzimy tu przygody Shiro w wojnie o Świętego Graala. Jednak ze względu na zakończenie wcześniejszej części, sytuacja, w jakiej znalazł się główny bohater i decyzje, które będzie zmuszony podjąć, nie przypominają żadnej z poprzednich adaptacji visual novel. Tak samo jak ostatnim razem, już od pierwszych sekund produkcja raczy nas staranną, dopracowaną grafiką, nie skąpiąc przy tym fenomenalnej animacji. Niestety w tym wizualnym przepychu doszło do czegoś, co zwykliśmy nazywać przerost formy nad treścią. Walki przyzwanych sług są aż nazbyt widowiskowe. W pewnym momencie zacząłem się nawet zastanawiać, czy oglądam walkę na miecze, czy też może pokaz detonacji ładunków nuklearnych. W tym miejscu zachowanie umiaru i skupienie się na fabule dobrze zrobiłoby produkcji. Ale jeśli ktoś pomyślał, że będzie mógł ponarzekać na film, to sromotnie się pomylił. Po tym nie za dobrym początku przychodzi szok. Fabuła obiera taki kierunek, którego nie tylko do tej pory nie widzieliśmy, ale nawet nie podejrzewaliśmy, że podobny kurs mógłby istnieć. Żadna z wcześniejszych adaptacji Fate w najmniejszym stopniu nie przypomina tego, co się dzieje w tej kinówce. Shiro, który zawsze chciał być bohaterem i nieść pomoc potrzebującym, zdradza swoje ideały, porzuca wszystko, w co do tej pory wierzył. Mało tego, godzi się na śmierć niewinnych ludzi. Konflikt wewnętrzny, który przeżywa główny bohater, jest fenomenalnie przedstawiony. To, jak Emiya coraz bardziej odwraca wzrok od oczywistego i wybiera tę niewłaściwą ścieżkę, pokazuje go z nowej, ludzkiej strony. Ale najmocniejszym punktem ekranizacji są okoliczności, przez które młody taumaturg tak bardzo się zmienił. Tu po prostu czuć mrok, który był nieobecny w poprzednich wydaniach Piątej Wojny o Graala. Wydarzenia znajdują się poza wszelką kontrolą, a granice dobra i zła ulegają zatarciu. Pomimo słabszego początku, oceniam to anime bardzo dobrze. Jeśli oglądaliście poprzednią kinówkę, to musicie obejrzeć Lost Butterfly. Ale jeśli możecie, wstrzymajcie się z seansem, bowiem film kończy się cliffhangerem tak wielkim, że będziecie odliczać minuty do premiery kontynuacji. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.